Teraz jest chwila prawdy. Właśnie założyłem rozrusznik. Motocykl sobie tutaj chodzi jakieś prawie 10 minut. Przedtem przy tej temperaturze, jakbym go zgasił, to rozrusznik kręcił pomału, prawda? I teraz, tak jak mówię, taka temperatura przed tym serwisem rozrusznika, to już było ciężkie kręcenie. No i teraz chwila prawdy, czy on po prostu, no zobaczmy, co się stanie. Rozrusznik kręci bardzo szybko. Szczerze, bardzo fajnie, jest to poprawione jeszcze. Jeszcze jeden strzał, dla pewności. Świetnie, on powiedział, że to kurde świetnie, dobrze. Także rozrusznik ogarnięty, gaźniki zsynchronizowane, zawory wyregulowane. Miałem wcześniej zamiar wyciągnąć gaźniki, wyczyścić je i tak dalej, ale nic nie cieknie. Dało się zsynchronizować, więc teraz najlepsze dla tego motocykla jest po prostu pojeździć. I bardzo chciałbym pojeździć, tylko jak widzicie, mamy końcówkę listopada i jest śnieg i ogólnie jest trochę dupa z pogodą. Będę czekał na jakieś cieplejsze dni, żeby niepotrzebnie grzebać i żeby po prostu nie męczyć motocykla, bo jest fajny. Zajmę się chyba bardziej taką właśnie kosmetyką. Tutaj muszę sobie dorobić jedną taką poprzeczkę, bo tamta, bo czegoś tam brakuje, żeby po prostu zrobić cały ten. Tutaj mam owiewkę, którą też mogę dopasować na dole, pyk. Potrzebuję pewnie trochę bardziej prostą kierownicę. Umówiłem się z Walterem, że się do niego odezwę i da mi znać po prostu, z czego tu kierownica pasowała, bo tu była kiedyś inna kierownica, on to sobie wymienił. Także to ogarnę. No i też pewnie nasmaruję czymś tą skórę, chyba oliwką dla dzieci, żeby ją jakby zaimpregnować. Jak macie jakiś pomysł, dajcie znać w komentarzach, no bo nie chcę sobie tego po prostu zepsuć, prawda? Chcę, żeby to był motocykl fajnie i żeby wyglądał fajnie, żeby jeździł fajnie. No i życzę sobie, żebym zrobił na nim wciul kilometrów, ale naprawdę wciul i wiele fajnych przygód. A sam wirnik chyba mogła kiedyś chwycić korozja, bo tutaj widać takie ślady. I te ślady mogę też zauważyć tutaj właśnie w stojanie. Widać ten kawałki rdzy. Także wygląda to, że on stał i go musiało trochę chycić. Także to, no to też wszystko fajnie usunę, wyczyszczę, żeby było elegancko. No, wirnik już jest w środku. Komutator, jak widzieliście, wyczyściłem wcześniej. Tak samo szczotki, szczotkotrzymacz, wszystko tutaj wyczyściłem. Wyczyściłem także tutaj tą przekładnię planetarną. To sobie tutaj tak. Tu jest ta moja przekładnia, więc teraz zacznę aplikować nowy smar. No i poskładam rozrusznik. No i myślę, że to było wszystko, czego potrzebował. Oczywiście testy pokażą, czy mam rację. Działam dalej. Satelity już na swoich orbitach. Więc nie wiem, czy uda mi się to pokazać jedną ręką, czy mi się nie uda. Może mi się to nie udać. Mniej więcej tak to chodzi. No teraz będę musiał ten smar z powrotem wsadzić między tryby. No i to założyć o tak, skręcić do motocykla, palę, jadę. Gdyby nie to, że jest śnieg i mróz, no to z miłą chęcią bym się przejechał. To podłączę sobie wakuometry. Nigdy tego nie robiłem wcześniej, dlatego to jest fajny motyw, żeby to zrobić, zanim rozgrzebię gaźniki. Tak, po prostu dla siebie, żeby wiedzieć, jak one działają, jaki efekt będzie przed i po. No generalnie chcę się sam dla siebie zapoznać z działaniem wakuometrów i z taką synchronizacją. Wiadomo, żeby te gaźniki pracowały dobrze, no to muszę sobie je wyczyścić, przejrzeć. Jeśli trzeba będzie tam coś zrobić, no to po prostu trzeba to zrobić.
Teraz pociągam sobie boki z baku, aby mieć taki po prostu lepszy dostęp, a tak tutaj wygląda. Zapłon to jest pirania ignition. Z tego co poczytałem, jest to australijski zapłon i już zdaje się dawno już ich nie robią. A więc plan jest taki, żeby ogołocić trochę bak, filtr powietrza, żeby miał śmiały dostęp do gaźników. Wakuumetry już mam tutaj podłączone razem z adapterami, czyli tutaj wykręcamy śrubkę, która po prostu zaślepia ten otwór. No i tu mamy taki adapter i nim podciśnienie idzie do odpowiedniego zegara. To samo mamy z tej strony, no i analogicznie mamy to ze strony tej. Także teraz sobie odpalę silnik i zobaczymy, jak nam to będzie tutaj wyglądać. Czyli ok, mamy ssanie i pojemnik. Motorek ciągle zimny, jeszcze dam mu chwilę, żeby doszedł do temperatury roboczej. No i najpierw będę robił pierwszy i trzeci cylinder, czyli ten i ten. Muszę zbalansować to ciśnienie, żeby było takie same, no drobna różnica jest. A może nawet przełożę sobie węże, bo według instrukcji było, że podepnij prawy ten do tego, ale wygląda na to, że mógłbym to czytelniej byłoby, jakbym sobie po prostu to zrobił z tym. No zobaczymy za chwilę. A teraz już śrubki zakontrowałem. Tutaj 20 na każdym.